Krystyna Sibińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj będzie trochę wspominkowo, ponieważ naszymi gośćmi są dwaj absolwenci słynnej gorzowskiej przemysłówki, czyli drugiego LO, czyli dziewiętnastki, czyli moglibyśmy pewnie przytoczyć jeszcze mnóstwo innych nazw. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Gorzowie. Zakończyło obchody 70-lecia funkcjonowania, a dzisiaj z nami jest pan Ryszard Bronisz i pan Andrzej Jakubaszek, panowie, którzy kończyli tę samą klasę. Nie będę wspominała, ile lat temu, to sami panowie może powiecie, ale o szkole porozmawiamy, tak wspominkowo, jak powiedziałam. To co, może zaczniemy od pierwszego dnia? Który z panów? Pan Andrzej, bardzo proszę. Pierwszy dzień był taki bardzo uroczysty, a jednocześnie pełen napięcia. Bo wtedy był egzamin wstępny do tej szkoły. Trzeba było pójść, dwa dni się zdawało egzaminy, losowało się pytania, świadectwo też odgrywało rolę i za kilka dni były wyniki odnośnie tego, kto stał się szczęśliwym posiadaczem legitymacji dziewiętnastki. Naszej ukochanej, podkreślam, bo my jesteśmy w tej szkole nadal, pomimo zmiany nazwy i upływu czasu, w tej szkole zakochani i bardzo często w niej bywamy. Panie Ryszardzie, pana pierwszy dzień? No ja również, z tym, że my jesteśmy z innego obszaru miasta. Ja jestem z rejonu ulicy Janice Warszawska, Andrzej jest tu bardziej centrum, ale faktycznie pierwszy dzień była dość duża trema, bo takim dominującym akcentem w tym czasie to był dyrektor szkoły, pan Karol Herma, który swoim autorytetem, swoją osobowością to właśnie dominował. I kilka dni po inauguracji tego pierwszego roku miałem taką mało przyjemną rozmowę z panem Hermą. On mieszkał tutaj, gdzie jest łaźnia dawniejsza. Ja przyjechałem autobusem, wyskoczyłem, to było po południu, z tego autobusu. Oczywiście tarczy nie miałem. On mnie przyuważył, a to był taki okres czasu, że ja się troszeczkę tam wtedy w sporcie troszeczkę się udzielałem. I na drugi dzień woła mnie i mówi: słuchaj, jeżeli chcesz chodzić do tej szkoły, to musisz nosić tarczę. Ja takie oczy zrobiłem, to jak to się stało? A on właśnie przyuważył mnie, nie wiem, czy przez okno, czy z gdzieś tam przy wyskakującego, bez tarczy. Tak, bez tarczy i na drugi dzień miałem taką małą reprymendę. No ale generalnie bardzo mile go wspominam. Panie Andrzeju, wspomniał pan, że wy cały czas jesteście w tej szkole. Tak, my robimy spotkania absolwentów z obecnymi uczniami. Wśród absolwentów są również obecni profesorowie i profesorki. Nie to, że prowadzimy wspólne zajęcia, niemniej jednak spotykamy się, a ostatnie takie spotkanie przed zjazdem jeszcze, to było 12 września, kiedy w parku otaczającym piękny budynek szkoły, bo to jest zabytek przecież architektoniczny, spotkaliśmy się w kilku grupach i opowiadaliśmy, jak to było kiedyś i pytaliśmy się obecnych uczniów, jak to jest teraz. Chcemy takich kontaktów dalej utrzymywać. Organizujemy różne wspólne imprezy, na przykład rajdy rowerowe. Na wiosnę wybieramy się nawet za Odrę na taki transgraniczny rajd i będziemy mieli rewanż również we wrześniu. Chętni są również wśród profesorów. Wielu z nas było zarażonych sportem przez naszego profesora Stefana Kwiatkowskiego, który miał z nami zajęcia w WF-u. Obok mnie siedzi kolega, który jest jednym z medalistów Mistrzostw Polski w skoku wzwyż. Dzięki również panu Kwiatkowskiemu, który potrafił nas zarazić sportem. Panie Ryszardzie, ta obecność to oprócz oczywiście jeszcze niektórych rekordów, które widnieją na tablicy, gdzie są ukazani właśnie sportowcy, medaliści, bo czasami zdarzyło się tak, że niektóre dyscypliny sportowe znikały, powiedzmy, z tych profili WF-u i zostawali mistrzowie już na zawsze, prawda? Takie przypadki gdzieś tam były, prawda? No były. Takim bardzo ciekawym przypadkiem to jest właśnie nasza koleżanka Grażyna, która odeszła teraz, ogólnie znana, znaczy nie znana osobiście jako Lewandowska, a w mieście jest bardziej znana jako Wojciechowska Grażyna, tak. I byliśmy, to był rok 1965, na pierwszych młodzieżowych letnich igrzyskach, mam na to dokumenty,
młodzieży szkolnej w Olsztynie, gdzie z Grażyną reprezentowaliśmy wtedy, znaczy w lekkiej atletyce. Grażyna biegała przez płotki, ja skakałem z wyszy, biegałem przez płotki. Chociaż moje wnuki już to nie wierzą teraz, że coś takiego było. No i wtedy ten dystans kobiecy, bo powiem o Grażynie, bo wypadałoby może też wspomnieć, było to 80 metrów przez płotki. Dzisiaj ten dystans jest już nieaktualny, jest 100 metrów, ale rekord województwa dawnego zielonogórskiego właśnie należy do świętej pamięci Grażyny. No właśnie, i takie wspominki też tu tam się zdarzają. Natomiast ta obecność, o której tutaj panowie też wspominacie, to jest między innymi to, co robicie już kolejny raz, czyli tablica pamiątkowa, która jest umieszczana w auli liceum. I to jest dar i całe przedsięwzięcie realizowane przez was, absolwentów. No, tak się składało w moim życiu, tym już dojrzałym, że właściwie to już trzecia dekada, czy trzecia dziesiątka, gdzie współorganizowałem ten zjazd. I trzy ostatnie tablice też również zajmowałem się technicznie, znaczy przygotowaniem projektu, chociaż ja nie robiłem tego projektu, robiła to pani Markowicz. Zawiezienie, przywiezienie i zawieszenie tej tablicy. Do tego również komplet medali, bo w tym roku 70 medali. Tyle, ile rocznica wynosiła, 70 honorowych medali drugiego LO i 19 było wręczonych, no to muszę powiedzieć, że za całą tą technikę, organizację odpowiadałem ja, no i myślę, że no, wywiązałem się bez większych problemów, chociaż nie ukrywam, że problemy były z tym, że dwie odlewnie po prostu splajtowały ze względu na COVID. A, no to właśnie, COVID wszystkim przeszkadza, ale tak jak powiedziałam, on też otwiera pewne możliwości związane chociażby z takimi technikaliami, że to trzeba uruchomić zdalne nauczanie, że to trzeba właśnie powiedzieć, ale mówię, wasza patronka Kiri Skłodowska też była prekursorką w wielu działaniach, więc macie dobry przykład i szkoła ma dobry przykład, żeby otwierać się na te nowości i jak pojawiają się przeszkody, to żeby je pokonywać i to chyba też jest domena szkoły, że zarówno nauczyciele, absolwenci, macie w sobie coś takiego, że nie poddajecie się, jeśli pojawiają się jakieś tam przeszkody po drodze i cały czas jesteście razem. Ale może chciałabym poprosić panów o takie wspomnienia profesorów, z którymi wyście mieli do czynienia, którzy odcisnęli jakieś tam piętno na waszym postrzeganiu świata. Może pani Andrzej od pana? Nasz wspólny wychowawca, profesor Bonifacy Suchecki, fizyk. Takie zdarzenie miał być sprawdzian klasówka z rysunków lamp elektronowych. Stałem sobie tam piętro niżej na parapecie, układałem sobie ściągawki z rysunkami tych lamp na klasówkę. Podszedł profesor, położył mi rękę na ramieniu. Andrzej, ty i tak u mnie nie ściągniesz. Ale ja się bezpiecznie czułem, bo ja chociaż rysując sobie te karteczki, te schematy, no weszło mi to łatwiej do głowy. No i tą klasówkę napisałem na 4,5. Udało się. Matematyk, profesor Koralewicz, bardzo wymagający. Matematyczka pani Krystyna Brok. Słynny chemik, profesor Kadela. Pani od biologii, pani Janecka. Pani od rosyjskiego, pani Januszkiewicz. No można byłoby wiele nazwisk wymieniać. Pan Bubień od geografii. No to są nazwiska, które pozostały na zawsze w naszej pamięci, a cieszymy się, że obecnie wśród kadry profesorskiej są też absolwentki i absolwenci. Panie Ryszardzie? No jeżeli chodzi o mnie, no to mówię, chodziliśmy do tej jednej klasy. Ja chciałbym tutaj wyeksponować pewien szczególik taki dotyczący mojego życia osobistego. Właśnie wychowawcą naszym wspólnym był profesor Suchecki. No i tak się złożyło, że no, ja miałem taką koleżankę, dziewczynę w tym czasie, bo to trudno nie mieć. No i losy się tak potoczyły, że jest to moja małżonka od szeregu lat do dnia dzisiejszego. I też pamiętam
taką jedną z wywiadów, znaczy, tak, to była wywiadówka, po wywiadówce przyszedł mój ojciec, tata i mówi: słuchaj, tutaj pan profesor Słowecki powiedział, że mam się spodziewać prędzej ślubu jak matury syna. No, także okazało się, że jedno i drugie dało się pogodzić. Do dzisiejszego dnia funkcjonujemy i tutaj uzupełnię jeszcze Andrzeja, bo tak się składa, że z małżonką właściwie co pięć lat robimy zjazdy. Najpierw robiliśmy zjazdy klasowe. W różnych układach i tutaj w Santoku w zajeździe, także cały czas. Ostatni zjazd to było 50-lecia matury, bo matura była rocznik 67. Zrobiliśmy już w składzie całego rocznika, czyli jak ja to mówię, model 67, to były cztery klasy. No i teraz w tym roku wypada 55 lat matury. No i też już myślimy o tym, ponieważ... Co zrobić, też, jak tak, zrobić? Nie, może inaczej. Jednak ta komputeryzacja troszeczkę nam ułatwiła pewne zadania. Kiedyś trzeba było kontakty, pisać listy, zaproszenia i tak dalej. Dzisiaj mam swoją prywatną bazę danych odpowiadającą warunkom RODO. Tak, i tak. Z tego korzystamy. Nie ukrywam, że utrzymujemy też kontakty, zdjęcia przesyłamy sobie. Jest grupa taka wiodąca, taki rdzeń, który to tworzy i myślę, że w tym roku, będzie czerwiec, zrobimy również takie spotkanie. Ja pamiętam, że jak z koleżankami organizowałyśmy też tam zjazd, nie wiem, po 20 czy 25 latach od matury w moim liceum, no to wtedy jeszcze funkcjonowała nasza klasa, więc tamtymi sposobami też docieraliśmy do naszych kolegów. Teraz rzeczywiście może czasami prościej. Ale jeszcze tak chciałabym poprosić panów o porównanie. Szkoła właśnie wtedy, szkoła dziś, jak to wygląda na plus, na minus, jak to byśmy mogli powiedzieć, panie Andrzej? Obowiązkowe tarcze, studniówka to... Granatowa, biało-czarna, tak. Krawaty, białe koszule, tarcza, dziewczyny, plisowana spódniczka, piękna biała bluzka, jakiś żabocik, też tarcza. Studniówka była w gronie tylko koleżanek i kolegów z klas. Żadnego tak zwanego towarzystwa przyprowadzanego nie było mowy. Studniówka trwała do godziny 21 w auli. Uprosiliśmy dyrektora Hermę, żeby o godzinę można było ją przedłużyć. Było jak na dzisiejsze czasy bardzo skromnie, bo każdy musiał przynieść szklankę, spodeczek i łyżeczkę. Do szklanki dostał herbatę. Na tym spodeczku miał pączka i ciastko tortowe i łyżeczkę, żeby to zjeść. I zabrać sobie to trzeba było później z powrotem do domu. Były to fajne zwyczaje, nam się one wydawały normalne. Dzisiaj to pewno powiedzą, że to jest wykopalisk jakaś studniówka, prawda? Tak, to skromnie, co to jest w ogóle. W każdym bądź razie tak się bawiliśmy, że po naszej studniówce stwierdzono, że pękł sufit i tynk poleciał w auli, tynk poleciał do klas piętro niżej. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej. Ale dzisiaj nie ma szans, żeby taką studniówkę przeżywali, bo są inne zwyczaje, inne zasady zupełnie. Uważamy, że nasza była najlepsza. Bale maturalne były przecież. Tak, ja też pamiętam, za moich czasów też były bale maturalne. Bal mieliśmy w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Tak, w sali sesyjnej Urzędu Miasta. A jeżeli chodzi o mnie, to ja nawet na ostatnim spotkaniu z młodzieżą, tu co Andrzej wspominał, użyłem pozwoliłem sobie użyć takiego, może nie porównania, ale takiego argumentu, że dzisiejsza szkoła w zupełnie inaczej funkcjonuje. Ja mam troje wnucząt, które właśnie najstarszy wnuk w tym roku będzie maturę robił, ale o czym ja mówiłem? My jak chodziliśmy do szkoły, języki były nam praktycznie mało przydatne. Mój pierwszy paszport taki do krajów zachodnich to już jak byłem po studiach. Do tej pory posługiwaliśmy się, jadę na przykład do Czechosłowacji tymi wkładkami paszportowymi. Tak, tak. Dzisiaj języki uważam za priorytet. I drugi taki argument to jest ta wartość dodana do tej nauki, oprócz języków to jest komputeryzacja, czy umiejętność posługiwania się komputerem. I nie wyobrażam sobie dzisiaj młodego człowieka, który by nie potrafił otworzyć laptopa i go uruchomić. I to są te rzeczy, które tam młodzież patrzała, jak ja mówiłem, że my nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy, znaczy języki, o tam tyle o ile. Z kansem. Dzisiaj nie, dzisiaj tak jakbyśmy sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby raptem
no nie chcę tu politycznie być, granica została zamknięta i musielibyśmy, czy młodzież musiałaby jeździć do niektórych krajów, do ambasad po wizy. To jest po prostu rzecz już dzisiaj niewyobrażalna. A ja miałem taką sytuację jeszcze, że jak chcąc wyjechać do, no Niemiec konkretnie, to dwie noce pod ambasadą w Warszawie na ulicy Katowickiej w samochodzie musiałem przespać już z kolegą. No, trzeba o tym mówić i wspominać, dlatego że czasy były zupełnie inne. Ja pamiętam, że jeszcze na studiach my byliśmy takim małżeństwem studenckim, więc dwie rodziny się złożyły na to, żeby małżeństwo studenckie mogło kupić za $30 kalkulator, który był niezbędnie potrzebny na naszym kierunku. Więc takie były to czasy. Nikt nie myślał o właśnie komputerach, o czymś takim. Ale to jest sprawa postępu. Natomiast sprawa podejścia do nauki, do takiej budowania tożsamości, to chyba myślę, że obecna młodzież może się od was uczyć, dlatego że jak wy dzisiaj mówicie, że cały czas w tej szkole jesteście, to ja życzę obecnym uczniom i absolwentom właśnie też takiego związania i takiego utożsamiania się ze swoją szkołą. Myślę, że wspominać jeszcze moglibyśmy bardzo dużo. Niestety nasz program nieubłagalnie dobiega końca. Może na koniec życzenia dla waszych młodszych kolegów, obecnych uczniów 19, 2 liceum czy przemysłówki i obojętnie jakbyśmy to nazwali. Bardzo proszę. No, ja bym tej młodzieży życzył takiego bardziej beztroskiego funkcjonowania. My mieliśmy, to znaczy wśród nas byli ludzie różnej, że powiem, proweniencji, różnych możliwości finansowych rodziców, ale generalnie byliśmy bardziej zżyci. Dzisiaj sądzę, że to nie jest tak, jak byśmy sobie robili, znaczy wyobrażali. I ta młodzież dzisiejsza jest o wiele, wiele na wyższym poziomie. I nie tylko intelektualnym, ale i technicznym, tej obsługi otoczenia. Ale już jest w tych trybach. Tak, już jest w tych trybach. Tak. I oni zawsze nie będą mieli, co my. Mieliśmy wakacje, to były wakacje. Tak jak tam ktoś wspomina na Facebooku, czy Trzepak był na podwórku gdzieś tam na ulicy. Obowiązkowo. Tak, czy się tam. Proszę sobie wyobrazić, kto dzisiaj wisi na Trzepaku. Czy któraś z dziewcząt, czy pań wisi na Trzepaku. Tak jak mówię, o tych komputerach. Zupełnie inne problemy są. To są problemy hejtu. My nie wiedzieliśmy w ogóle, co to jest. Ja zetknąłem się na studiach z komputerem, który miał kilka szaf. Tak, to tak. To zero-jedynkowe, taśmy perforowane, urządzenia peryferyjne, zupełnie niewyobrażalne. Tak, i tylko ja właśnie dzięki temu, że moi wnukowie posługują się tym, no, stałem się też ambitnym, chciałem się być ambitnym człowiekiem, ja się nauczyłem. Ja po prostu jestem samograjem, który się nauczył obsługi komputera. Nie powiem, że jestem ekstra, ale sobie radzę. Panie Andrzeju, jakie życzenia dla młodszych kolegów? Ja jestem dumny z tego, że w ostatnich dniach nasza ukochana dziewiętnastka ogłoszona została najlepszym ogólniakiem w województwie. To prawda, gratulujemy żeby dla wszystkich. Ale było sukcesy, tak, żeby było te sukcesy były jeszcze bardziej uwidaczniane, pokazywane, żebyście uczniowie i uczennice walczyli o te sukcesy. A mówię to jako ten, który, no, muszę się pochwalić, ma 5 świadectw maturalnych z naszego ogólniaka na stole w domu. Ja, moja siostra, moje 3 córki. Być może, że moja wnuczka też będzie chciała być tą 6. Ktoś mnie pobije, 5-0 na razie wygrywam. Z takimi życzeniami pozostajemy. Oczywiście jesteśmy wszyscy bardzo dumni z naszego ogólniaka, bo to pierwsze miejsce w województwie to rzeczywiście jest duży sukces. I oby tak dalej. Bardzo panom dziękuję za nasze spotkanie. Dziękujemy bardzo. Również dziękujemy. Do następnego razu.